Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz z Maybelline. Kosztuje on, już sprawdzam, 227 zł w przeliczeniu na polskie złotówki, ponieważ został on kupiony za granicą w drogerii DM. Myślę, że to jest fajna cena, ponieważ na naszym Allegro również się znajdują dosyć większej cenie, więc jeśli ktoś ma możliwość, to polecam kupienia za granicą. A teraz przejdźmy do otwierania. Moi kochani, a więc teraz kalendarz, na który czekałam najbardziej. Jest to kalendarz Maybelline New York. Zostawiłam Wam tą przyjemność, że otworzę go razem z Wami, bo jest tak cudowny, że... Kosztował on 50 euro, czyli około 227 zł. Spójrzcie, tak się otwiera. Ma taką wbudowaną podstawkę. Mam nadzieję, że to się nie spadnie. I mamy tutaj pudełeczka. Wygląda to fantastycznie. Nic nam nie poleci do jednego okienka, jak w niektórych kalendarzach może się zdarzyć. Więc fajnie. I szukamy jedynki. Wydaje mi się, że jest ona tutaj. Widzicie takie pudełeczko? Z tyłu mamy tutaj prawdopodobnie wyjaśniane, co mamy w środku i do czego. Otwieram, żeby nie było z Wami. I w środku znaleźliśmy małą maskarę do rzęs, czarną. Jest to mini wersja, wydaje mi się. Ale fajnie. Oczywiście jest ze mną dzisiaj znowu mój koszyczek. Będę to wszystko tutaj chować. Więc zobaczymy na końcu, ile znaleźliśmy w tym drogim kalendarzu. Odkładam na miejsce, żeby potem się nie pomyliło. Szukamy dwójeczki. Może dwójeczka normalnie będzie napisana, ale chyba nie. Cwaj. Mamy dwójeczkę. A więc kolejny kartonik, kolejny opis. Bardzo leciutka. Przypominam, że kosztował ten kalendarz prawie 250 zł. I mamy tutaj kredkę. Jest ona w takim nude kolorku. Jest to prawdopodobnie konturówka zwykła do ust. No, powiem Wam, że jak na rozpoczęcie, no na razie tak średnio, powiedziałabym. Albo wiecie co, będę może odwracała, żeby nie patrzeć już na te numerki, żeby się nie mylić. Będę odwracała tymi napisami. Więc teraz jedziemy z trójeczką. Trójeczka jest bardzo duża. Błagam, żeby tam nie był płyn do makijażu. Błagam, żeby tam nie był. Nie, za lekkie. Jest dosyć duża w stosunkowo do kalendarzu. Chyba tylko 24 jest jeszcze takiej wielkości. Oczywiście tutaj mamy napis. A w środku znaleźliśmy zalotkę. No! Napisem Maybelline. No, zalotka może być, nie? To jest taki gadżet kosmetyczny. Jeśli chodzi o zalotkę, to jeszcze może być. Gorzej jakby tutaj był pilniczek. Chociaż powiem Wam, że duże okienko jak na samą zalotkę. No, kurczę, zobaczymy, czy nam się oddadzą te pieniążki, które wydaliśmy, bo jak na razie to tak licho Wam powiem. Była trójeczka, teraz szukamy czwóreczki. Mamy ją tutaj na dole. Chyba, bo Jacek mi pokazuje, podpowiada. Pomocnik. Pomocnik Świętego Mikołaja. Wszystko mi oklapło w dół. Oczywiście tutaj wszystko wyjaśniam. Też bardzo lekka. I mamy kolejną kredkę. Tym razem jest to kredka do brwi. To akurat mi się przyda. Nawet w takim moim kolorze dosyć. Taki blond. Kurczę, nie wiem dlaczego mi tak nie za dobrze zoomuje. Muszę tak bardzo zbliżać i jest ona ze szczoteczką, więc akurat to jest spoko, tylko wydaje mi się też, że nie jest pełnowymiarowa. I tutaj teraz będzie manewr. Wszystko na swoje miejsce musi wrócić. Ponieważ może komuś się przydać taki kalendarz z pudełeczkami, może ktoś będzie go chciał ode mnie. A jeśli Wam się podobają kalendarze adwentowe, to zachęcam Wam do zostawienia łapki w górę i oczywiście zachęcam Was do wciśnięcia przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, żeby było nas więcej i żebyśmy tworzyli razem fajną społeczność.
To była czwóreczka. To teraz jedziemy do piąteczki. Piąteczkę mamy tutaj, nie musimy zgadywać. Troszkę cięższa. Delikatnie otwieram, żeby nie zniszczyć i przypuszczam, że to jest lakier do paznokci. Tak, jest to czerwony lakier do paznokci. Myślę, że znam osobę, która będzie zadowolona z takiego lakieru. Jacek się śmieje. Mama, jak oglądasz? Mam lakier dla ciebie. Więc jedziemy do szósteczki. Chyba mam ją tutaj. Kurczę, nie chcę tak... Widzicie, bardzo delikatny jest ten kalendarz, bo on ma taką wbudowaną podstawkę, która jest z takiego delikatnego papieru. I ja się boję, że on to wszystko zaraz poleci. Otwieramy i mamy tutaj taką maskę odbudowującą rzęsy, przypuszczam. Zaraz tutaj będziemy mieli wytłumaczone. Jest to taka formuła pielęgnacyjna na rzęsy. Bardzo fajnie. Kiedyś na pewno jak mi z rzęsy zejdą, to skorzystam. Ale szczerze powiem, że pierwszy raz widzę taki produkt w takiej kolorystyce od Maybelline, więc coś fajnego. To była szóstka. Lecimy z siódemką. Ja muszę wam powiedzieć, że już dzisiaj nagrałam parę filmów, więc jak chodzi o mój głos, no to może być ciężko. Mamy siódemeczkę. Oczywiście wytłumaczenka. I mamy tutaj kolejny produkt. Jest to baza pod podkład matująca. Znam ją bardzo fajnie. Jest to mała próbeczka 10 ml. Mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi, no, mogłaby być chociaż w jednym miejscu w pełnym rozmiarze. I teraz nie wiem, co ja miałam. Siódemkę, teraz ósemkę. Jak to wyciągnąć, żeby wszystkiego nie rozwalić? No to jest pytanie. Bardzo leciutka znowu. No martwi mnie to, że są takie lekkie. I znowu nie, no błagam was. To tyle pieniędzy. Lusterko. Serio, Maybelline. Ogarnijcie się. Przecież koszt wyprodukowania tego lusterka to jest, nie wiem, 2 złote. Przecież to jest taki badziewny plastik. Jestem niezadowolona, zniesmaczona i wkurzona w tym momencie. Już dobra, zalotkę przebolałam. Dobra, kredka okej, okay, nie? Ale za te pieniądze, za 300 zł, dajcie mi lusterko. Hello! Jestem zła na ten moment. To była ósemka, teraz jedziemy do dziewiątki. Może w dziewiątce będzie lepiej. Miejmy taką nadzieję. No w końcu, w dziewiątce coś ciężkiego. Oczywiście na każdym opakowaniu nie będę wam... W dziewiątce mamy lakier do paznokci. I jeszcze mamy taką blokadę, żeby nam się nie przesunęło, a ja mam za krótkie palce, żeby tam wkładać. I jest to taki nie czarny, ale to jest taki burgundowy, ciemny lakier. Taki brąz ciemny, naprawdę ciemny brąz. Wygląda w kamerze jak czarny, ale to jest taki ciemny brąz. No dobra, jesteśmy przy dziewiątce, zaraz będziemy przy połowie kalendarza, a tu słabo, no jestem na razie niezadowolona. Nie mogę się doczekać kalendarza z flakoni. No, zawsze zapominam tych marek, bo Look Fantastic mi w głowie. Dziesiątka. A w dziesiątce mam czarną kredkę. No ja, i to jeszcze małą, to nie, żeby to była duża, chociaż to jest dobra marka, Tato Liner, to jest dobre, no ale, no kurczę, powiem wam, że w porównaniu do poprzednich, no tu będzie co porównywać, no. Nie dziwię się, czemu ten kalendarz był taki lekki. Kurczę, bardzo, jak na razie, kontrowersyjne dla mnie to jest takie, nie mogę włożyć, bo zepsuję całą kompozycję. To była dziesiątka, teraz jedenastka. Mamy ją tutaj. I znowu leciutka. Ja już się boję. No serio. Serio. Gumka do włosów. Jacek, wydajesz 200 zł za gumkę do włosów i lusterko. Nawet nie chcę mi tego komentować. Jeszcze jakieś nitki, zobaczcie. Wypadają.
No ja nie chcę być taka krytyczna, ale dla mnie, moim zdaniem, skoro... Czy widzieliście, żeby marka Maybelline New York słynęła z gumek do włosów? Albo z lusterek? No ja będę bardzo krytyczna co do tego kalendarza, bo wydałam swoje prywatne pieniążki na niego. Dobra, Jacka prywatne pieniążki na niego. Czyli też moje. No i jestem zła. I co to był za numer? Bo ja już nie wiem. 11. Teraz 12. Pewnie będzie kolejna, kolejna ta baza pod podkład. Tak czuję. Nie, lepiej. O, już myślałam, że lakier, ale to jednak szminka. Mamy tutaj szminkę w takim kolorku. Więc będzie czerwona. To taka bardzo czerwona. Tutaj akurat okej, nie? Ile taka szminka może kosztować? 35 zł? To jest akurat okejka, nie? No nie jest tak, że ja wszystko krytykuję, no ale lusterko i gumka do włosów to już jest za wiele na moje nerwy. 13. Też takiej średniej ciężkości. Tutaj będzie pewnie baza. Nie, nie trafiłam. I tutaj mamy kolejną miniaturkę maskary. Tak, kolejna miniaturka maskary. Z innym, oczywiście tutaj każda jest do czego innego, podkręcenie, pogrubienie i tak dalej, więc ja nie otwieram, ponieważ nie maluję oczu, bo mam rzęsy, więc może kiedyś użyję, jak będę potrzebować. A na razie nie otwieram, aby nie wyschły mi tatusze, bo szkoda. 14. Tu jest bardzo ciężkie, na pewno lakier. I co tu jest? Lakier, tym razem w kolorze takim delikatnym pastelowym różu. Bardziej nawet cielistym bym powiedziała. Na kamerze trochę wygląda jak biały, ale uwierzcie mi, że to jest bardziej różowy. Cóż, mamy już 3 lakiery do paznokci. Jesteśmy przy 14, no. A tak czekałam na ten kalendarz, a wychodzi na to, że są lepsze. Za mniejsze pieniądze. To była 14, teraz bierzemy 15. Średnia ciężkość. I tutaj mamy coś, czego nie znam. Moim zdaniem jest to takie dwa w jednym. Jest to, można tego używać jak i taki róż do policzków w kremie. I do ust. Taki balsam. Możecie sobie tutaj przetłumaczyć. Mi się wydaje, że tutaj jest, że to jest właśnie do policzków i do ust. Jeśli się mylę, możecie mnie poprawić, ale tak jest moja opinia. Ja sobie to później wszystko dokładnie przetłumaczę. Teraz potrzebujemy 16, więc ją mamy obok. Już nam zostały same bardzo leciutka znowu. Ja już naprawdę 200 zł. Mam gumkę, pilniczek i 3 lakiery. Ja nie będę tego komentować. Od dzisiaj Maybelline jest marką od gumek, pilniczków i lakierów do paznokci i lusterek. 17. Znowu leciutkie, że prawie nic nie czuję. Więc pewnie kredka, oczywiście. Tym razem jest to czerwona konturówka do ust. 18. Mamy tutaj bazę pod podkład wyrównującą pory Baby Skin pojemności 10 ml. I to był numer 18. 19. Leciutkie kolejne. Już druga w tym zestawieniu, czarna kredka. Więc chyba wydali wszystkie pieniądze na produkcję tak ładnego kalendarza i nie było ich już stać na rzeczy, żeby wypełnienie zrobić. Spoko. Taka jest moja opinia. Co ja otwierałam, Jacek? Musiałam otwierać 19, to teraz otwieramy 20. Troszkę cięższe, ale nie bardzo ciężkie. I mamy tutaj pomadkę
szarymi. Jeden, znowu leciutkie i nic nie uderza, więc jakaś szmatka, gąbka gorzej. Temperówka do kredek. No, ja komentuję ten kalendarz jako Maybelline, marka gumek, temperówek, pilniczków i lusterek. Zostawię to waszej opinii. Taka jest moja opinia. 22. Minimalnie cięższe. I mamy tutaj kolejny mini tusz. Lash Sensa Total. Dwadzieścia trzy. Kolejny lakier. Super Stay Seven Days. Seven Days. Days. I ostatni, 24. Czym nas zaszczycą? Może jakąś ściereczką do mycia, bo jeszcze nie było. W 24 mamy pomadkę w kolorze 15. W takim kolorze. I karteczkę z kodem rabatowym do wykorzystania. Możecie sobie zużyć ten kod rabatowy, bo mi nie jest potrzebny. Ja już nie lubię tej marki od dzisiaj, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam. Wykorzystajcie sobie na 5 euro. To jest kod rabatowy. Jeśli jesteście w Niemczech, to możecie sobie zużyć. I to mieliśmy w 24. I zaraz wam pokażę całość kalendarza. A więc całość wygląda tak. Mamy kilka lakierów, jedną szminkę, jedną pomadkę, trzy tusze do rzęs, pięć kredek, w tym jedna, w tym dwie czarne, gumkę, lusterko, zalotkę, temperówkę, pilniczek i to wszystko o wartości 227 zł. Czy nie uważacie, że to jest za drogo? Jacek, jaka jest twoja opinia na ten temat? No jak na Allegro chcą 300 zł za kalendarz, to jest szok Oni po za prostu. niego chcą prawie 400 na Allegro. No. No to naprawdę dramat, dla mnie dramat. Najgorszy kalendarz do tej pory. Tak, najgorszy kalendarz od 2 lat, który mieliśmy. Bo w zeszłym roku też nie było gorszego kalendarza. Chyba tak, nawet jak te były te makijaże, te płyny do micelane były To się przynajmniej wszystko zużyło, ja to przydatne. zużyłam. A to tutaj to A były. tutaj ja nie mam co używać praktycznie, tylko dwie bazy w sumie i pomadkę jedną. Więc tyle, najgorszy kalendarz adwentowy, jaki na razie otworzyłam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trochę zmarnowałam swoje pieniążki na ten kalendarz, więc jest mi troszkę przykro. Już go na DM już go nie ma. Dużo ludzi to go wykupiło, No i bo dużo widzimy, się że jest już zawiodło teraz. niedostępny, więc myślę, że trochę ludzi też się będzie zawiedzionym tą gumką, tym lusterkiem. No pewnie dużo ludzi, którzy lubią makijaż, lubią się bawić makijażem, no to tak naprawdę to mają tylko bazę pod podkład, konturów, usta sobie zrobią, bazę sobie nałożą i pomalują sobie rzęsy i to jest tyle z makijażu. Ja już bym wolała próbkę jakiegoś podkładu, który nawet by nie miał pasować do mojej cery, ale bym mogła coś z nim zrobić, a nie lusterko i gumkę. No ale cóż, otwieramy te kalendarze dla was, żebyście widzieli, co w nich jest, nie kupowali, nie marnowali swoich pieniędzy. Tak jak my zmarnowaliśmy, liczyliśmy na trochę lepsze rzeczy. Ale jeszcze dużo kalendarzy przed nami, na pewno poprawi nam się humor. Ja wam dziękuję bardzo, zostawcie łapkę w górę. Nie zapominajcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie zrobili nigdy takiego fopa i kupili kalendarz adwentowy, w którym jest takie badziewko, więc bardzo mi przykro, Maybelline, że tak słabo w tym roku. Mam nadzieję, że w następnym roku się poprawicie, ale nie wiem, czy już będę chciała ryzykować. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!